Słuchajcie, studiujemy sobie ten list do Koryntian i mamy piąty rozdział. Ja mówiłem o liście do Koryntian, że jest to ciekawy list, bo on składa się ten pierwszy list do Koryntian z czterech takich podstawowych elementów. I Paweł w nim, często nie spójny ze sobą, bo też spójność tego listu ona nie jest konieczna. Tak jak na przykład list do Rzymian jest bardzo spójny, bardzo jest klarowny i jakby doktryna ona jest w tym liście bardzo tak dobrze poukładana. Tak, list do Koryntian jest tak naprawdę pewnego rodzaju formą odpowiedzi na różne pytania. I Paweł wiemy, że się znajduje wtedy w Efezie, w tym czasie, kiedy pisze ten list. Wiemy, że też list ten jest pisany dlatego, że w Koryncie, w kościele, który założył Paweł, zaczęły dziać się rzeczy złe. Zaczęły być różnego rodzaju problemy. A też nie wszystkie rzeczy były złe, ale były źle zarządzane. Były pewne Boże rzeczy, które tam zaczęły funkcjonować w tym kościele. Pewne Boże zjawiska, one były źle zarządzane. I tam przychodzą do Pawła, do Efezu, do domownicy Chloi, czyli ludzie z pewnego domostwa, z pewnego domu, pewnej formy grupy domowej. Oni tam przychodzą i do Pawła jako do apostoła i skarżą się na to, co się w tym Koryncie dzieje. No i wtedy Paweł, on pisze ten list. Pisze list do Koryntu, tak on tutaj jakby zaistniał. I Paweł w tym liście, on z jednej strony odpowiada na pewne pytania, w innych miejscach dzieli się swoimi opiniami. Też on pokazuje, jak on przeżywa pewne rzeczy, jak on rozumie Chrystusa. Bardzo ważną rzeczą w liście do Koryntian jest to, że my nie możemy układać doktryn różnych na podstawie tego listu, bo to nie jest list doktrynalny. Oczywiście tutaj są różnego rodzaju takie stałe prawdy Boże, o których Paweł mówi. Ale wiele rzeczy to są rzeczy, które są odpowiedzią na dane problemy, które tam się pojawiają. Tak? Wiele ludzi dzisiaj zrobiło doktryny z listu, wyciągnęło doktryny z listu do Koryntian, co jest wielkim błędem, bo próbują zastosować te same rozwiązania w dzisiejszych czasach, myśląc, że to tak wygląda, że jeżeli kiedyś było jakieś zjawisko i Paweł zastosował pewną metodę, to dzisiaj tą metodę też można zastosować. No to jest bzdura oczywiście. To czasem można, czasem nie można. Generalnie jest tak, że wszystko musi być pod kierownictwem Ducha Świętego i wielokrotnie na dany problem w dzisiejszym czasie jest zupełnie inna metoda. Zupełnie inna metoda. Dlatego tego listu nie studiujemy pod takim kątem, aby ustanowić w sobie pewne formy doktrynalne. List do Rzymian to jest typowy list doktrynalny. To jest traktat doktrynalny. Natomiast list do Koryntian to jest zlepek różnego rodzaju jakby odpowiedzi Pawłowych na problemy i też przeżyć Pawłowych. On mówi, ja tak przeżywam Chrystusa. No, jak on przeżywa Chrystusa? I on często tutaj, wiecie, no, mówi, jestem apostołem. Tu często w tym liście się tutaj zjawia ta informacja, że to jestem apostołem do waszego życia, czyli przyglądajcie się na mnie, jeżeli wy sami nie jesteście w stanie sięgnąć w pewną głębię Chrystusową, no to ja jestem dla was tutaj pewnego rodzaju wzorem i patrząc na mnie, tak, zacznijcie rozważać te rzeczy, które dzieją się w waszym życiu. Paweł w pewnym sensie w różnych miejscach on jakby sam dorasta do tego, co mówi, bo tutaj często Paweł jako Żyd, bo wiemy że te wszystkie wypowiedzi Pawłowe to były wypowiedzi Żyda. I on tutaj w tej mentalności żydowskiej, on sam dochodzi do jakichś wniosków pisząc ten list, bo to jest ciekawe, szczególnie tam na przykład będziemy o tym mówić dzisiaj, to pewnie nie, bo do tego nie dojdziemy, ale kiedy mówi na temat małżeństwa, to on tam dochodzi do pewnych rzeczy. Z drugiej strony pokazuje inną stronę jakby zjawiska, tak? Więc ja bym chciał, żebyśmy list do Koryntian, zarówno pierwszy, jak i drugi list do Koryntian, bo potem polecimy od razu z drugim,
żebyśmy brali jako pewnego rodzaju takie miejsce, z którego my możemy spojrzeć troszkę inaczej na te rzeczy, które my przeżywamy. Być może przeżywasz jakieś rzeczy krzywo, bo na czym polega krzywe przeżywanie? No nie masz sukcesu, tak? Nie masz sukcesu w tej dziedzinie, no. Modlisz, jeżeli ktoś, ja zawsze mówię, modlisz się o coś i się nie dzieje to w twoim życiu, to znaczy, że gdzieś jest problem, no to rozumiesz, no. To nie ma tak, że to Bóg nie działa, że modlitwa nie działa, to wszystko działa. Umówmy się w ten sposób, wszystko bardzo dobrze działa, bo Bóg jak wszystko stworzy, to powiedział, to było bardzo dobre. Wszystko działa i w Chrystusie wszystko działa. Od A do Z. Tak? Bóg to jest doskonałość. U Boga nie ma czegoś takiego, że coś tam nie działa. Jeżeli coś nie działa w naszym życiu, to z uwagi na nas, a nie na Boga. To na nas, a nie na Boga. To w ogóle ja się już upokorzyłem do takiego miejsca w swoim życiu, że ja wiem, jak w moim życiu coś nie działa, nie ma jakiejś Chrystusowości nie ma, tak? To jest mój problem. Okej? Ja potrzebuję zmienić się. Rozumiesz? To się nie zmieni. Tutaj dlatego też, jeżeli coś widzisz, że nie działa w twoim życiu, to ten list może ci się przydać do tego, żebyś spojrzał na rzeczy z innej perspektywy. A też w tym liście jest dużo objawień. I warto na to zwracać uwagę, bo Paweł tutaj się dzieli swoimi objawieniami. I dobrze jest na to zwrócić uwagę. I też w tym liście dobrze jest dać się napomnieć Bożym Słowom, bo w tym liście jest dużo napomnień różnego rodzaju. To dobrze dać się napomnieć. Ja tak traktuję, bo też ja się tylko tak mogę z wami dzielić, jak ja przeżywam ten list, bo ja się nie mogę inaczej dzielić, bo to jest absolutnie, nie? To jest moje przeżywanie tego listu. Ale on mi to daje. Ja się na przykład, ten list mnie zawsze korygował i koryguje. O. To jakby, rozumiecie? Nie na pułapie doktryny, tak? Tylko na pułapie odstępstw od doktryny. Bo doktrynę to masz prawidłowo położoną. Tylko teraz, czy ty będziesz powiedzieć, że słowo doktryna i droga, tak? To jest w ogóle jedno słowo greckie na to. Czy doktryna, czy droga, to jest jedno słowo. Ja jestem droga, dokładnie, ja jestem doktryna. Tak? Ja jestem doktryna, Jezus powiedział. Doktryna to nie jest jakaś prawda zewnętrzna, to ja jestem doktryna. Czyli to, jak ja żyję, jak ja myślę, jak ja czuję, jak ja postrzegam, jakie ja mam poglądy, tak? To jest doktryna. To jest doktryna. To nie ma żadnego czegoś takiego pobocznego jakiegoś, tak? Oprawy objawienia, takie coś nie istnieje. Ale mnie to napomina, ten list, i mnie on koryguje, czyli on mnie przywraca do doktryny. O. Ten list mnie przywraca do doktryny. Myślę, że on w takim celu przede wszystkim był napisany. I mamy piąty rozdział. Oni tam go zatytułowali o wzroście niemoralności, natomiast te wszystkie takie, jak wiecie, podtytuły biblijne, to są rzeczy, które gdzieś tam przez lata później zostały podopisywane. I my nie musimy jakby na to tak patrzeć, bo często te rzeczy trzeba czytać w całości. Czasami jest tak, że jest to jakiś podział tematyczny, ale raczej ucz się te rzeczy przyjmować całościowo. No i Paweł mówi, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. I wszeteczeństwo to jest takie ciekawe zjawisko. Tam jest greckie słowo użyte na przedstawienie przedstawienia, to jest porneo. Od tego jest słowo pornografia i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast kiedy zagłębisz się w to słowo porneo, to jest takie słowo, powiecie, my to traktujemy, te wszeteczeństwo, jako pewnego rodzaju tylko formę niemoralności cielesnej. Natomiast to tak do końca nie jest tym przeteczeństwem. Przeteczeństwo idzie o wiele głębiej, o wiele mocniej funkcjonuje. Otóż przeteczeństwo, ono w swojej głębi przekazu, ono określa pewne zachowania, pewien styl życia, nie tylko uczynki, ale pewien styl życia, pewną filozofię życia, która to filozofia u swoich podstaw ma chęć podobania się wszystkim wokół. Wszeteczeństwo to jest chęć, tak, uporczywa chęć
która przejawia się jako charakter później, tak? Podobania się wszystkim wokół. Ja zawsze mówię, że czym się różni wszetecznica od ulubienicy. Oblubienica chce się podobać jednemu, a wszetecznica wszystkim. I to jest wszeteczeństwo. To jest wszeteczeństwo. Czyli wszeteczeństwo nie obiera sobie oblubieńca, tak? Tylko oblubieńców. Rozumiecie, co to jest wszeteczeństwo? I to ma wymiar w ogóle duchowy. I to się potem przejawia w niemoralności. Ale to nie wychodzi z niemoralności. Jak wiecie, każda forma grzechu, tego takiego widzialnego, tak? Ona ma swoją podstawę w sferze duchowej. Sfera fizyczna jest tylko przekaźnikiem. Jest końcówką zagadnienia. Kiedyś jeden człowiek, mądry człowiek zapytał, bo tam nad Chicago, wiecie, zbierali się w stawiennicy różnych denominacji, oni się modlili przeciwko zwierzchnościom homoseksualnym. I on zadał takie właśnie ciekawe pytanie wtedy, jak myślicie, czy w Chicago najpierw pojawiły się zwierzchności homoseksualne, czy najpierw się homoseksualiści pojawiły? Co to się tam najpierw pojawiło? No i oczywiście prawdą jest to, że najpierw się homoseksualiści pojawili. Pojawili się homoseksualiści, którzy w wyniku tego, że zaczęli tam przebywać, zaczęli wprowadzać pewną kulturę, tak? To oni ze swojego wnętrza, ze swojej duchowości, tak? Oni zaczęli stwarzać przestrzeń dla zwierzchności, która tam się mogła rozpostrzeć. Ta zwierzchność się rozpostarła, bo oni stworzyli grunt. Wiecie, jak to działa? Demony nie przychodzą do naszego życia, jak nie mają do czego przyjść. To jest bardzo prosta sprawa. Wiecie, gdyby demony mogły przyjść do życia człowieka, kiedy by chciały, ok? Bez żadnych podstaw, tak? No to świat by był w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale demony mogą przyjść do życia człowieka tylko wtedy, kiedy człowiek stworzy temu warunki. Tylko i wyłącznie. Pamiętacie, jak Bóg przeklął węża? Pamiętacie? Przeklął diabła i mówi, na brzuchu będziesz pełzał, tak? I prochem się żywił będziesz. Diabeł się żywi prochem, czyli cielesnością człowieka. Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi. Proch to jest cielesność człowieka. Dopiero potem w to coś, w tą bryłę on tchnął dech życia, tak? Natomiast samo to z siebie to była czysta cielesność. I diabeł, on potrzebuje zawsze czegoś, żeby mógł zadziałać w twoim życiu. Czegokolwiek, jakiejś formy kłamstwa, takiego czy innego, jakiejś formy grzechu, czegokolwiek. I on sobie dopiero może się na tym rozłożyć. I tutaj wszeteczeństwo, ono ma taki sam zakres. Ja w ogóle chcę wam powiedzieć o tym, żebyście to zrozumieli, bo wszeteczeństwo, ono nigdy nie będzie przychodziło z zewnątrz do twojego życia. Ono zawsze będzie wychodziło od wewnątrz. Rozumiesz? Od wewnątrz. Od wewnątrz. Od wewnątrz. Ludzie to czasami jak przychodzą i mówią, że tam mi się taki grzech przydarzył, ja mówię, człowieku, ten grzech najpierw powstał wewnątrz ciebie. Czy takiego czegoś nie ma, że grzech ktoś rzuca, proszę ciebie, w ciebie jakąś tam formą grzechu i wiecie, bo ludzie się na przykład tłumaczą, jak ja rozmawiam duszpasterską, ludzie mi się tłumaczą, bo to zrobiłem, bo. Ja mówię, ale przestań. Zrobiłeś to przede wszystkim dlatego, bo chciałeś. To jest takie... Zrobię to, bo chciałeś. Opętany nie jesteś, jedynie ludzie opętani, tak? Nie wiedzą, co czynią, tak? A ty zrobiłeś to, bo chciałeś. Okej, ja wiem, że nie potrafiłeś się temu oprzeć, ale ustajmy pierwszą podstawową rzecz. Jeżeli coś ukradłeś, to nie mów do mnie, tak? Nie zaczynaj od tego, że byłem głodny. Nie mów do mnie najpierw tego. Ukradłeś, bo byłeś głodny, tylko zrozum, że ukradłeś, okej? Ukradłeś to. I nazwij rzecz po imieniu. Nie tłumacz się. Najgorszą rzeczą na świecie to jest się tłumaczyć z grzechu. To jest najgorsza rzecz na świecie, jaka jest. Dlaczego ja to zrobiłem? Ja wyjaśnię wam wszystkim teraz. I tutaj widzimy wszeteczeństwo, które manifestuje się w Koryncie w ten sposób, że człowiek już jest w stanie żyć. Zaczyna żyć z żoną swojego ojca. Czyli to nie była jego matka, tylko to była jakaś kolejna tam żona, jakaś żona,
nie wiemy dokładnie, jak to było, ale była to żona jego ojca. I teraz oczywiście Paweł mógłby się powoływać na prawo, tylko Paweł się nie powołuje na prawo. I też chcę, żebyście zobaczyli tą bardzo ważną kwestię, jak ten apostoł usługuje tym ludziom. Że on im nie, przecież on mógłby im wywalić prawo, tak? Jasno jest napisane w zakonie mojżeszowym, prawda? No ale on tego nie robi na początku w ogóle, tak? On tego w ogóle nie robi. Dlaczego on tego nie robi? No bo prawem nie zlikwidujesz grzesznych rzeczy. Grzechu nie zlikwidujesz prawem. No niestety to w ogóle nie da rady. Wiecie, ja przez tyle lat więzienia ja zobaczyłem jedną bardzo ważną kwestię. Im bardziej cisną więźniów, tak? Tym większy bunt się podnosi. Przez tyle lat więzienia nigdzie nie zobaczyłem czegoś takiego, że nam przykręcali śrubę i my przez to stawaliśmy się lepsi. Nigdy przez przykręcanie śruby nie stajesz się lepszy. Nigdy. Bo jeżeli jest przykręcana śruba, to zaczynasz się zbroić przeciwko tym, którzy przykręcają tą śrubę. To jest normalna reakcja. To jest normalna reakcja. Nawet jeżeli ludzie są zastraszeni, tak, to w swoich sercach są cały czas nastawieni przeciwko. Czyli prawo nie zlikwiduje grzechu, który atakuje twoją duszę. Prawo tego nie zrobi. Rozumiesz? Dlatego nigdy też, pamiętaj, nie rób takich rzeczy, żeby się powołujesz na prawo. Ani też, kiedy będziesz usługiwał innym ludziom, to nie powołuj się na prawo. Nie mów, co wolno, a co nie wolno. Nie w ten sposób. Ty wiesz, co wolno, a nie wolno. Zobacz, co Paweł mówi. A wyście wbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Czyli Paweł mówi, że oni, co oni zrobili? Oni się wbili w pychę. Czyli tam w Koryncie panowała pewna rzecz. Oni nie reagowali na to. Wiecie, co to było? Tam nie było reakcji na to. I w ogóle brak reakcji jest też reakcją. To jest coś takiego, to jest bardzo ważna kwestia, że brak reakcji jest reakcją. Moja mama dzisiaj jest narodzona z Bożego Ducha, jest z nami we wspólnocie, jak wiecie, ale ona, jak nie była jeszcze narodzona z Bożego Ducha, była religijnym człowiekiem, ale nie była, nie narodziła się z Bożego Ducha. Ona zawsze uczyła mnie i mówiła: Artur, ty się nie wtrącaj w różne rzeczy. Nie ruszaj gówna, bo śmierć. Jak tutaj coś się dzieje, ty przejdź na drugą stronę ulicy. Ona mnie uczyła unikać. Rozumiecie, o co chodzi? Ona mnie uczyła unikać. Unikanie to nie jest rozwiązywanie problemu. W Kościele bardzo wielu rzeczach się nie mówi. W społecznościach się nie mówi, znaczy nie u nas akurat, bo mamy taką rzecz, że u nas się mówi, tak? U nas się mówi, u nas się wywala wszystko do góry nogami człowieka. Śmieją się przy ciebie. Wiecie, że wiesz, jaka opinia panuje o naszej wspólnocie, że jak chcesz, żeby ci wyprali mózg, to przyjdź do nich, oni ci mówią dopiero. Oni piorą mózgi. Tak, oni piorą mózgi. To jest normalnie, o tym się mówi. W internecie piszą, że pierzemy mózg. Natomiast ja nie znam innej formuły. Wiecie, bo dla mnie prawda jest formą naczelną. Natomiast tam w Koryncie oni prawdę w pewnym sensie zbagatelizowali i mówią: jakoś to będzie, posłuchaj, przecież jest z nami Bóg. Nie ruszamy tematu. Jakoś to będzie. Co ciekawe, być może musiał, bo co ciekawe, ten człowiek dalej chodził do tego kościoła. On chodził do tego kościoła, on zaczął żyć z tą swoją macochą. Te słowo żyć to nie oznaczało, że on tam poszedł i miał z nią jakiś stosunek seksualny. To nie o to chodzi. Te słowo żyć, te greckie słowo użyte do tego tekstu tutaj, ono określa, że on z nią zamieszkał w ogóle. On z nią zaczął sobie życie układać. Po prostu on odbił ojcu swojemu jego kobietę. Zabrał jego żonę. Tak? Wiecie, taki przypadek my widzimy w Starym Testamencie, kiedy to chyba Ruben
Który to zrobił taki numer, wywalił? Ruben czy Symeon? Przypomnę, nie pamiętacie. Któryś albo Ruben, albo Symeon. Ja miałem możliwość czytania, to w apokryficznych księgach jest opisane to, w ogóle spowiedź Rubena, kiedy on na łożu śmierci, to jest fajna sprawa w ogóle, przeczytajcie to sobie kiedyś w ogóle, to w apokryfach jest, już nie pamiętam w którym apokryfie, spowiedź Rubena w ogóle, nie? I on w ogóle mówi o tym, że swoim synom, tak? W jaki sposób on w ogóle, jak go demony podeszły, kiedy on ojcu temu swojemu tą jego żonę odbił, nie? Wiecie, i on, to takie, to jest bardzo fajne objawienie, bo on tam mówi, jakie demony do jego życia przyszły wtedy, tak? Co się tam w ogóle wydarzyło i tak dalej. No, ale tutaj widzimy, że oni w tym kościele bagatelizują zjawisko. A, co się dzieje, to jest nieważne. Że on tam sobie z nią żyje, jakoś będzie przez wszyscy, wiecie jak to dzisiaj wygląda, te liberalne wspólnoty jak funkcjonują. Liberalne wspólnoty funkcjonują w ten sposób, no to jakoś tobie Bóg jest Bogiem łaski, lecimy do przodu, hej, Jezus nas kocha. Ja wiem, że nas kocha. Nigdy nie przestanie nas kochać. Tylko, że podczas kiedy On nas tak bardzo kocha, a kiedy my idziemy w taki kanałek, tak, to nie będziemy wiedzieli, kiedy nam diabeł łeb urwie. Po prostu. Będziesz zadziwiony, że raptem twoje życie, tak, jest w strzępach. Jak to się dzieje, że Bóg cię kocha, a twoje życie jest w strzępach? Tak? Jak to jest możliwe, że do mnie, namaszczonego chrześcijanina, charyzmatyka, podchodzi tutaj diabeł i wyrywa mi bebechy na przykład, tak? Że mi się sypie to, tamto, tak? Wiecie, ludzie do tego doktrynę układają, mówią, jest trudno, ja wam coś powiem, nie jest trudno. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, nie jest mi trudno. Od 2001 roku mam łatwo. Właśnie mam łatwo. Ja nie wiem, co to jest, że jest trudno. Trudno to Jezusowi było. Jemu było trudno. A On dla nas coś zrobił, żeby nam trudno nie było. Jeżeli się trzymasz Boga, jak koń dyszla, to ci nie będzie trudno. To nie oznacza, że nie będziesz musiał powalczyć w różnych sytuacjach. Ale to oznacza, że zawsze wyjdziesz zwycięsko. Zawsze. Zawsze. Nawet jeżeli swoje życie będziesz musiał oddać dla Boga, rozumiesz? Jeżeli twoje życie będziesz musiał położyć, tak? To i tak zyskasz. Bo pójdziesz do nieba i dostaniesz koronę za twoją męczeńską śmierć. Także coś, co będzie wyglądało pozornie na stratę, będzie ci zyskiem. Tak? A więc czy w doczesności, czy w wieczności, my jesteśmy cały czas ludźmi, którzy mogą osiągać sukces. Ja zawsze mówię, śmierć jest zyskiem, tak się opłaca w tym momencie, tak? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach to jest opłacalna rzecz. Ty umierasz po prostu i ty funkcjonujesz. Nie, oglądaliście film pod tytułem Kochani, Ostrze Włóczni? Kto oglądał to? Zamieściłem to, oglądałeś już to, widziałeś? Rewelacja, na faktach oparty film. Piękny film Ostrze Włóczni. Misjonarze giną, czwórka misjonarzy ginie, ale wskutek czego nawraca się cała wioska. Nawraca się cała wioska, w ogóle dwie wioski, tak, walczące ze sobą. No w ogóle piękny film Ostrze Włóczni, naprawdę obejrzyjcie, jaka rzecz jest, nie? I to jest niesamowite, że oni ich zabijają włóczniami, w ogóle aniołowie wstępują, wiecie. I oni w ogóle ci ludzie z tego buszy aniołów w ogóle widzą, wiesz, nie? I on do końca życia to w nich zostaje. I oni potem chodzą, rozumiesz, wiesz, w tym, to buszmeni, nie? Chodzą, ale oni już wiedzą, że coś tam takiego było, rozumiesz? Że oni zadźgali tych ludzi, ale tam w ogóle jakieś postacie z nieba stąpiły w ogóle, wiesz, one już tym żyją, myślą o tym, potem przychodzą inni, głoszą Chrystusa i tak dalej, się nawracają. Ale generalnie chodzi o to, że ci ludzie, oni nie brali na poważnie tego, co się dzieje. Problem liberalnego kościoła jest taki, że się nie bierze na poważnie tego, co się dzieje. A ja wam coś powiem. My musimy brać na poważnie to, co się dzieje wokół nas. I Paweł tutaj pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Mówi, wyście wbili się w pychę. Wiecie, czym jest pycha? Pycha to jest samodzielność, która dąży do samorealizacji. To jest pycha w ogóle, to jest samodzielność. Pokora to jest zależność. Pokora to jest zależność od Boga. Oni są samodzielni, bo oni mówią, a co my będziemy sobie tutaj, słuchajcie, psuli w ogóle klimat życiowy? Po co się będziemy wchrzaniać w te sprawy?
Bóg jest Bogiem łaski, facet ma swoje życie, wiesz o co chodzi? Nie chce żyje. A Paweł mówi nie. A wyście wbili się w pychę zamiast się raczej zasmucić. Jaka jest duchowa reakcja na coś takiego? To jest smutek. To nie jest coś takiego, że o, każdy ma swoje tam życie, róbmy co chcemy, tak? To nieprawda. Jeżeli na przykład żyjemy we wspólnocie, tak? To moje życie musi być w Twoim zainteresowaniu. Ty się musisz interesować moim życiem. Ty się musisz interesować moim życiem. A ja się muszę interesować Twoim życiem. Tak? I ja nie mogę sobie podchodzić do Twojego życia, bo on coś tam sobie robi. Proszę Ciebie, nie ma żadnego kłopotu, rób sobie, leć do przodu. Wiesz o co chodzi? Nie, no nie leć do przodu. No bo ja razem z Tobą żyję. W ogóle żyjemy razem. Razem żyjemy. Razem. Tak? Naszym zadaniem jest urwać diabłu łeb. Takie jest nasze zadanie. Mamy zanieść razem Chrystusa. Mamy zaprezentować Chrystusa. A wyście wbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i co? I wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Ludzie tak się boją wziąć się kogoś przed ciebie i wykluczyć. Taki w ogóle lęk jest przed tym. Ja nie rozumiem tego. Ja z ludźmi rozmawiam, ja mówię, słuchaj, mówię, albo będziesz funkcjonował tak, tak? Tak, tak i tak. Okej? A ja życie położę swoje, żeby Ci w tym pomóc, tak? Albo zwijaj pinkiem. Czy do mnie dzwonią ludzie, czy oni mogą wejść do nas na spotkanie? Do mnie dzwonią, ja mówię, absolutnie, nie przekroczysz progu tego kościoła. Póki ja nie zdecyduję. A kiedy zdecydujesz? Ja mówię, pożyj jeszcze trochę. Przecież podchodzą pod kościół na nabożeństwa. Z ulicy do mnie dzwonią. Ja mówię, jeszcze nie zdecydowałem. A ludzie, rozumiecie? Liberalizm się tego boi. I teraz tak. I wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Apostoł. A dzisiaj jak się mówi o osądzaniu kogoś, rozumiecie? To ludzie na rzęsach zaczynają chodzić. Pamiętaj, żeby nie osądzać. Ja mówię, ale weź. No ale ja właśnie osądzam. Bóg tylko może osądzać. Ja mówię, Bóg we mnie mieszka. I w tobie. I dlatego powinieneś osądzać. Bo to jest apostolski nakaz. Musisz sądzić sprawiedliwie. Grzechem jest sądzić niesprawiedliwie. Grzechem jest krytykować. Rozumiecie? Grzechem jest chcieć, aby twoja wypowiedź poniżyła i zdruzgotała człowieka. To są grzechy, czyli błędy, czyli ta harmateja, czyli nietrafienie w cel, pójście złą drogą. Natomiast my jesteśmy zobowiązani sądzić rzeczywistość, która jest wokół nas. Sąd nie polega na tym, że ja się przychrzaniam do czyjegoś życia. Sąd polega na tym, że ja kogoś kochając, tak? I będąc u jego boku wsparciem dla niego, informuję tegoż człowieka, w jakim kanale on jest. Bo trzeba być kretynem, żeby mówić: Lechu, wszystko w porządku, idziemy razem, brother, proszę Ciebie, tak? I nie powiedzieć na przykład, że Lechu coś tam robi nie tak jak należy, albo on by mi nie powiedział na przykład. To jest żadna przyjaźń. Żadna przyjaźń. Przyjaźń między Panem Jezusem a na przykład Piotrem, jaka była. Kiedy Piotr zaczął gadać bzdury, tak? To natychmiast nastąpiła reakcja zaporowa. Natychmiast. Ok? A nikt nie powie, że Jezus nie był jego przyjacielem. Ok? W ogóle to nie na tym rzecz polega. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, czyli co tu Paweł mówi? Paweł tutaj nie mówi o pewnym enigmatycznym zjawisku, że on gdzieś tam jest duchem, bo ja też o takich charyzmaniaków słyszałem, to w ogóle ja jestem tam obecny duchem. Ja mówię człowieku, mówię. Ja...
możesz mieć wgląd, ja nie wątpię w to, masz proroczy wgląd i możesz w danej chwili, ty dzisiaj możesz, każdy z nas może dzisiaj wiedzieć, co się dzieje gdzieś tam. Ty możesz to widzieć często. Okay? I to też o to tutaj chodzi, że ty w tym momencie, ty tą rzecz oglądasz w duchu, okay? Bo to tak jest. Ale to nie o tym Paweł tutaj pisze. Nieobecny ciałem, ale obecny duchem. Czyli co to znaczy, że Paweł był obecny duchem? To znaczy, że to, co on im zaniósł, a pamiętamy, to Paweł założył Korynt. To święty Paweł założył Korynt. To on był ich nauczycielem, on był ich mentorem, on założył fundamenty i on ustanowił tam pewną formę duchowości. I te obecny duchem, to oznacza, że ja doskonale wiem, tak, jakie są prawidła, tak, a teraz się dowiaduję, że od tych prawideł odchodzicie. Tak? Czyli ja zupełnie teraz, tak, ja w zupełności osądzam wasze odejście od duchowych prawideł. To oznacza, bo przecież my wiemy, że Paweł nie był tam w żaden sposób nadprzyrodzony duchem, tylko domownicy Chloi mu o tym donieśli, tak? Tak to wyglądało. Przyszli do niego, proszę ciebie, domownicy Chloi, powiedzieli mu, co się święci w Koryncie, bo Paweł nie wiedział. Paweł miał same dobre myśli o tym Koryncie, bo on w ogóle był optymistą sobie całe życie, wiecie. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój, za pomocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Oddajcie takiego szatanowi. Co to znaczy? Oddać szatanowi człowieka wierzącego, twojego brata w Chrystusie. Bo my wiemy, że ten człowiek to jest wierzący człowiek. Bo wiecie, o co chodzi? Gdyby to był człowiek niewierzący, to on by tam nie był. To w ogóle by nie było rozmowy o nim. No bo wiecie, że do kościoła może przyjść, przychodzą różni ludzie, tak? Różni ludzie. I dopóki ci ludzie tam funkcjonują w jakimś systemie porządku, to oni tam przychodzą, często są ludzie, którzy nie znają Jezusa, oni tam dopiero znajdą Jezusa, tak? Oni nie stanowią części kościoła w tym duchowym rozumieniu rzeczy, ale oni są częścią zjawiska społecznego, prawda? Ale nie o takich Paweł w ogóle, to nie był taki człowiek. To był człowiek narodzony z Bożego Ducha, który poszedł bokiem. Tak? I teraz co to znaczy oddać takiego szatanowi na zatracenie? To widzicie, tutaj się włącza bardzo ważny aspekt tak zwanej ochrony Kościoła. Każda społeczność, która w ogóle funkcjonuje, społeczność wierzących ludzi, czyli Kościół, posiada duchową siłę. Jeden mniejszą, drugi większą. Ta duchowa siła jest związana z rozwojem tej wspólnoty, z jakością duchową w tej wspólnocie, ale też z ilością konsekwencji. Słowo Boże mówi, gdzie dwóch lub trzech z was zbierze się w imieniu moim, tak? To ja jestem wśród nich. Dalej Słowo Boże mówi, że gdzie dwóch lub trzech z was ustali coś między sobą, uzgodni, tą rzecz ja spełnię. A więc widzimy, że istnieje formuła ochrony Kościoła. Ludzie, którzy są w Kościele, są chronieni przez ten Kościół. To jest ochrona Kościoła. Ja często ludziom mówię, że mówię, ty, będąc tutaj, bo często na przykład w Kościele znajdują się ludzie, którzy wcale nie są specjalnie, nie wiem, czy to zauważyliście, nie są specjalnie duchowi, nie są specjalnie jacyś nie są specjalnie w służbach, w ogóle. Natomiast są w społeczności Kościoła, tak? I w ogóle często oni płyną na tej społeczności Kościoła. Zauważyliście to? Że jest pewien nurt duchowy i oni się tak unoszą jak na łódce. Czego się nie dotknął, to im wychodzi. Niespecjalnie się spinają. Rozumiecie, o co chodzi? Kładzie się na nich ręce, uwalniana jest moc, uwalnia się ich, uzdrawia. Wiecie, o co chodzi? Zauważacie takich, są tacy ludzie. No i sobie tak płyną w tym wszystkim. Nie są specjalnie zaangażowani w nic, a jednak im się życie układa. Dlaczego? Bo chroni ich Kościół. W Starym Testamencie jest napisane bardzo ważne zagadnienie, że bezpieczeństwo jest na Syjonie. Tak? Na Syjonie. Na Syjonie. I wielu ludzi, którzy nie są silni duchowo, tylko dlatego utrzymuje się na pewnym standardzie duchowym, bo są w zdrowej społeczności. I tysiące modlitw niesie ich
jak wiatr. I mają normalne życie. Oni nie są zbyt silni duchowo, ale społeczność, w której są, tak, ona ich wspomaga swoją duchowością. Tak jak ty się na przykład modlisz o uzdrowienie ludzi, tak? I ty widzisz, że swoją wiarą wspomagasz tego człowieka. Widzicie, że najwięcej uzdrowień mamy wśród ludzi, którzy zazwyczaj są niewierzący w ogóle, tak? Albo dopiero, wiecie, gdzie najwięcej jest uzdrowień? Na ulicach, człowieku w kanałach, idzie gdzieś człowieku, gość po alkoholu, człowieku zupełnie niewierzący, uważa, że Boga nie ma, podchodzi do ciebie, mówi ci, że źle widzi, kładziesz na niego ręce, on raptem wzrok odzyskał, coś, rozumiem, widzę, zadziwiony, a co mu się stało? Dlaczego? Jeszcze nie, ty, on jeszcze jest pijany, a już dobrze widzi. Tak? A inny wie, a wierzący 20 lat przychodzi do kościoła, ludzie na jego kładą ręce, dalej źle widzi. Tak? No nie wiem dlaczego. Jak to się stało? Na automuchę przejechało. No tak się właśnie stało po prostu, że tamten człowiek jest otwarty absolutnie na twoją wiarę, na twoje namaszczenie i on odbiera. Tak? A ten, który jest w kościele wiele lat, to się tak przyzwyczaił do namaszczenia, rozumiesz? Że namaszczenie dla niego to jest człowieku, a to nic, nic szczególnego. A wyjdę, zobaczę, położę cię na mnie, zobaczymy, co się stanie dzisiaj. Może raptem dzisiaj coś się tam wydarzy ciekawego. Tak? Chodzi o to, że Kościół, on stanowi sam w sobie pewnego rodzaju siłę. I teraz co Paweł do nich mówi? Kiedy wy go wypchniecie poza ten Kościół, tak? To diabeł go dopadnie. A więc go wypchnijcie. I zaznaczam, że czytamy Pismo Święte. I to są słowa apostoła Pawła. Go wypchnijcie poza ten system. Niech go dojedzie. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Czyli co Paweł mówi? Paweł mówi, nie dojedzie go, tak? Głębiej niż do sfery ducha. Dojedzie jego psychikę i ciało. Chce żyć jak świnia? Wyproście go poza salon i otwórzcie mu drzwi do chleba. Nie chce na salonach? Niech żyje w chlebie. I tak pójdzie do nieba. Bo Jezus umarł za jego grzechy. Nie bójcie się. Jego duch jest bezpieczny. Jego duch jest bezpieczny. Ale jeżeli on nie chce, tak? Pracy nad swoją duszą. On nie chce się zmieniać. Ok? To niech idzie do chleba. Syn marnotrawny gdzie poszedł? W chlebie skończył, tak? Gdzie się upamiętał? W chlewie. Dopiero w chlewie się upamięta. Na co Paweł liczy? Że gość, który będzie dojechany poza systemem ochrony Kościoła, tak? Z uwagi, że jest narodzony z Bożego Ducha, wreszcie się zorientuje, że coś tu kurczę nie przędzie. Siedzę i żrem ze świniami. Może by tak wrócił do domu ojca. Rozumiecie, co Paweł proponuje? Duchowy antybiotyk dla niego. Antybiotyk mu proponuje. I w ogóle to nie jest żaden... Rozumiecie, na czym rzecz polega? Nam się nie wolno tego bać. Liberalne kościoły, liberalne wspólnoty, liberalne myślenie boi się takich zjawisk w ogóle, człowieku. Ja mówię, a dlaczego tu się bać? Przede wszystkim już żyje jak świnia. Tak? Czemu żałować mu chlewa? Przecież on już wybrał życie jak świnia. Właśnie się związał z żoną swojego ojca. Poderwał macochę. Rozumiesz? Zaczęli żyć razem. Jest w ogóle dym niemiłosierny wszędzie, w domu, w kościele, wszędzie, tak? A wy nie ma problemu. Halleluja. Nie halleluja. Do chlewa. Tak? Do chlewa. I to nie jest nic złego. Przecież to on wybrał. Rozumiecie, o czym mówię? To on wybrał. Przecież on nie musiał. Nikt go nie przymusił. Jeżeli on wybiera życie świni, to niech żyje jak świnia. I nie udawajcie bardziej świętych niż Bóg. Rozumiecie? No zobaczcie, Bóg jest miłością. Czystą miłością. Ale jeżeli ktoś tej miłości nie wybierze, tak?
to do nieba nie pójdzie. Rozumiecie? Jeżeli ktoś się nie narodzi z Bożego Ducha, do nieba nie pójdzie, mimo że Chrystus umarł za wszystkich. Dokładnie to samo dotyczy już ludzi, którzy się narodzili z Bożego Ducha. Jeżeli nie wybieramy, prawda? Nie wybieramy rzeczy Bożych i żyjemy w rzeczach niebożych, to nie ma żadnej potrzeby, tak, aby się nad nami litować w sposób, który przewyższa w ogóle myślenie Boga. Bóg nie znalazł innej drogi na wejście do nieba, tylko tą drogą jest Jezus. Zauważyliście? Bóg nie jest liberalny. Widzicie, że Bóg nie jest liberalny? Bóg nie jest prawnikiem też, ale też nie jest liberalny. To nie jest prawnik i nie jest liberał. On jest prawdą. I Paweł mówi do tych ludzi, nie bójcie się oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała. Niech pojedzie do końca. Niech pojedzie do końca. Niech poleci do końca. Niech znajdzie się ze świniami w chlewie. Nie macie czym się chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? On im to tłumaczy. Mówię, ludzie, przecież on wam rozwali wspólnotę. Rozwali wam wspólnotę. Słuchajcie, ja obejrzałem ostatnio film na faktach oparty o sekcie takiej, która była w Chile. Po prostu... No, jestem zaszokowany tym. Szokujący film, nie? O sekcie. O takim kaznodziei niemieckim, który przyjechał tam, człowieku, za czasów Pinocheta i słuchajcie, i zrobił taką wspólnotę założył w Chile. W ogóle gość jest pedofilem. Wiecie, w ogóle masakryczna rzecz, w ogóle bije kobiety, w ogóle co tam się dzieje, no szok w trampkach, no nie? Ale oczywiście wiecie w imię kogo? W imię Boga Wszechmogącego wszystko. Po prostu. Demony wypędza tylko z kobiet. Z innych nie wypędza demony, bo jest homoseksualistą. A wiecie jak wypędza demony? Leje te kobiety. Leje, kopie je po prostu, masakra. I to jest na faktach upartych, by się cały świat dowiedział o tej sekcie w ogóle. Facet dostał go, złapali, gdzie 30 tam parę lat mu dali więzienia za to. Nie macie czym się chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały czas ten zaczyn zakwasza? On wam to rozwali. On wam zrobi frakcję. On wprowadzi nową formułę. Tak? Za jakiś czas się okaże, że w waszym kościele, tak? Nie jest żadnym problemem przeteczeństwo. To nie jest problem. Zobaczcie, jak funkcjonują liberalne wspólnoty. Raptem dowiadujemy się, że lider zespołu uwielbienia Hillsong jest homoseksualistą. Człowiek. No to, ale raptem się stał? Jeszcze się nie zdarzyło takiego coś, że ktoś szedł po ulicy i raptem się stał homoseksualistą. Tak nagle. No przepraszam Ciebie bardzo. Po prostu był cudownym muzykiem, wspaniałym artystą, tak? I to, że był cudownym muzykiem i wspaniałym artystą, było ważniejsze niż to, że jest homoseksualistą. Zgadza się? Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako poranek został ofiarowany Chrystus. Czyli mówi, że wy musicie działać w mentalności usuwania tego, co jest złe. Abyście się stali nowym zaczynem, to znaczy, że jeżeli nie będziecie usuwać tego, to będzie wpływać na was. To będzie wpływać na was. I nie dacie rady się opętać od tego. Opędzić. Nie dacie rady w ogóle się opędzić od tego, to będzie na was wpływać. Wiecie, często ludzie wbijają się w pychę i mówią, ja jestem taki silny, że mnie to w ogóle nie rusza, co się dzieje wokół mnie. A ja wam coś powiem. Ja jestem silnym duchowo człowiekiem, ale wpływa na mnie wszystko, co jest wokół mnie. Wszystko na mnie wpływa. Bo ja bym musiał nie mieć duszy i ciała, żeby nie wpływało. Ja bym musiał nie mieć psychiki, i somatyki. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Tam, gdzie żyjesz, tam to na ciebie wpływa. Nikt mi nie powie takich rzeczy. Ludzie są narodzeni z Bożego Ducha, on idzie na dyskotekę. Ja mówię, po co idziesz na dyskotekę? Głosić Chrystusa? To bardzo dobrze. To ja cię sam tam podwiozę. Jeżeli idziesz tam głosić Chrystusa,
Jeżeli idziesz tam uwalniać od demonów, tak? Jeżeli idziesz uzdrawiać chorych, zapraszam, ja sam mam w sercu stworzenie służby, która będzie funkcjonowała w Warszawie w nocy. Ja chcę, żebyśmy mieli grupy, które będą wjeżdżały w nightcluby, w inne rzeczy, rozumiesz, o co chodzi? Że będziesz wjeżdżał, że będziesz głosił, ja tego chcę, tak? Wiem, że to tak może być. Że będziesz, że tak jak ja to widziałem w Holandii. Autobus człowieku podstawiony pod potężny nightclub, uwalnianie od demonów, rozumiesz? Ludzie wychodzą, a tutaj chrześcijanie, zapraszamy, rozumiesz, wiesz? On świeżo jeszcze najarany, chodź, rozumiesz? Okej, ale jeżeli idziesz na dyskotekę, dlatego że ty twierdzisz, rozumiesz, że ty jesteś wolny w Chrystusie, to ty nie jesteś wolny w Chrystusie, bo ciebie kręci dyskoteka. Jeżeli ty idziesz z ludźmi, którzy są nienarodzeni z Bożego Ducha, tak? Chodzisz z nimi na imprezy, chodzisz z nimi po klubach, tak? Ale ty ich nie ewangelizujesz, tylko ty z nimi się przyjaźnisz, rozumiesz? To ty jesteś silnie zaburzony człowiek. Jesteś silnie zaburzona jednostka. Kurczę, rozumiecie, na czym rzecz polega? To nie o to chodzi. Mamy do tych ludzi iść, im Chrystusa głosić. Tylko po to tu żyjemy. My jesteśmy na tej ziemi na chwilę. Ostatnio podszedł do mnie człowiek i mówi do mnie: Artur, będzie przychodził do nas do kościoła. Wiele lat nawrócony. Mówi: Artur, byłem w kanale. Mówi, byłem w kanale, mówi, w czarnej dziurze, mówi. Byłem przez wiele lat. Ale kiedy zobaczyłem, że zaczynam tą czarną dziurę urządzać, to się poważnie przestraszyłem. Bo jak jeszcze byłem w tej czarnej dziurze, to jakoś jeszcze sobie wegetowałem, ale któregoś dnia zauważyłem, że zaczynam urządzać swoją czarną dziurę. Ja zawsze do ludzi mówię: posłuchaj, nawet jeżeli znalazłeś się w celi demonicznej, to nie mebluj swojej celi. Nie oswajaj się z tym zjawiskiem. Nie siedź tam. Rozumiesz, o co chodzi? Nie dorabiaj do tego doktryny. Nie mów, wolno mi iść na dyskotekę. Wszystko ci wolno. Rozumiesz? Bo nie żyjesz pod prawem. Wszystko ci wolno. Nie rozmawiamy w kategoriach, co ci wolno, co nie wolno. Rozmawiamy w innych kategoriach. Tak? Rozmawiamy w kategoriach, czy to, co robisz teraz, to chwali Boga. To, co robisz teraz. Czy to chwali Boga? Twoje miejsce, twoje podejście do rzeczy, każda rzecz. Twoja wypowiedź, twój styl ubierania, cokolwiek. Rozumiesz, o co chodzi? Jaki jest odgórny sens tego zjawiska, tak? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Ponieważ jesteście przaśni, on się odwołuje do ich nowego narodzenia. Wy jesteście przaśni, tak? To jest wasza tożsamość. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. On mówi, my nie mamy innej Wielkanocy. Nasza Wielkanoc to nie są jakieś tutaj głupoty, tak? Na naszą Wielkanoc Chrystus został ofiarowany. Więc Chrystusowi jesteśmy. Nie ma nic w nas niechrystusowego. A więc usuwajmy każdą formę zabrudzenia. Obyśmy więc święto, obchodźmy więc święto nie na starym kwasie, ale nie w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. On mówi, ludzie, stańcie w miejscu ducha. Ludzie, stańcie w miejscu ducha. Zobaczcie, jak rzeczy mają się naprawdę. Napisałem wam liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tymi, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcą, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy moja to rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Zobaczcie, co Paweł do nich mówi. Paweł mówi, ja nie mówię do was, żebyście nie funkcjonowali w społeczeństwie.
To nie o to chodzi. To nie chodzi o ludzi ze świata. Nie sądzimy ludzi ze świata. Rozumiecie, o co chodzi? Chrześcijanie są fachowcami w sądzeniu ludzi ze świata. Ja mówię, a co nam do ludzi ze świata? Grzesznik grzeszy i się cieszy. Rozumiesz, o co chodzi? Grzesznik grzeszy i się cieszy. Jak mnie, tak? Zaprosi gdzieś grzesznik ze świata, tak? To ja z nim tam pójdę, na przykład, jeśli będę miał takie prowadzenie, bo ja chcę tego człowieka pozyskać dla Chrystusa. Ja pójdę z nim do kina. Rozumiesz? Ja z nim porozmawiam. Ja pójdę z nim na obiad. Moim celem jest przyprowadzenie go do Chrystusa. Doprowadzę rzeczy do miejsca, w którym będę mógł go przyprowadzić do Chrystusa. Jeżeli nie będę mógł, on nie będzie chciał, to przerwę z nim kontakt. To jest bardzo proste. Ale jeżeli mój brat czy siostra, którzy są w kompromisie, będą proponowali mi wspólne rzeczy, tak? To odmówię na dzień dobry. Powiem absolutnie nie. Absolutnie nie. Wiecie, ile tutaj są ludzie, którzy przychodzą i do nas, do wspólnoty, wiecie, ktoś myśli, że na przykład śpiewa, gra, coś robi, chce grać w uwielbieniu. A on mówi, ale zaraz, uspokój się. Daj życie poznać swoje. Przecież daj sobie poznać w ogóle, kto ty jesteś. Albo ludzie przychodzą, ja chcę głosić gdzieś tam. Ja mówię, zaraz, uspokój. Przyszła taka dziewczyna do nas, do kościoła, jedna kobieta taka. I mówi, ja chcę tutaj nauczać. Ja tak mówię, bo ona chce nauczać. Ja mówię, dobrze. I jakich ma uczniów na dzisiaj? Kogo naucza? Czy jest grupa ludzi, którą naucza? Nie ma, bo ona by chciała tu nauczyć. Ja mówię, nie, to najpierw niech zdobędzie grupę uczniów, tak? Niech założy grupę domową, zdobędzie grupę uczniów, tak? Od tego wyjdzie. Od tego wyjdźmy najpierw. Niech zacznie coś robić. Coś robić. Jedną rzecz zacznie robić. Bo musi dać świadectwo ruchu duchowego. Bogu chodzi o bardzo prostą rzecz. My świata nie mamy sądzić. Ale mamy sądzić Kościół. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest bardzo ważna wiadomość Pawłowa. Nie sądzimy świata. Nie sądzimy polityków. Nie sądzimy tego całego bałaganu na świecie. Ja słucham chrześcijan, którzy są w stanie całymi godzinami rozmawiać, jak jest źle na świecie. Ja mówię, a jak ma być na świecie, na litość boską? Bo tamten pedofil, bo tamten homoseksualista, mówię, człowieku, no to co to dziwnego? No, pedofil, homoseksualista, no taki świat jest. No co zrobisz z tym światem? Po to Jezus przyszedł właśnie. Żeby uratować tych ludzi. Ja nie mam żadnego wewnętrznego konfliktu w związku z tym. Słuchajcie, siedziałem w więzieniu tam na Mokotowie i z takim Kazikiem byliśmy wierzący. I potem jeszcze jeden był człowiek wierzący. No i tak jak byliśmy wierzący, to już tak mieliśmy społeczność, modliliśmy się i no wszystko mieliśmy. Nawet mieliśmy komunię, se zrobiliśmy tam, nie mieliśmy wina, to wodę piliśmy tam, co my tam nie wydziwialiśmy, słuchajcie. I któregoś dnia siedzimy sobie i w telewizji było pokazane, jak pedofila takiego zdjęła policja. Zgwałcił jakieś takie malutkie dziecko w ogóle. I wiecie, nas tam było kilka osób w celi, chyba tam było w celi z 10 osób, czy z 12, nas było dwóch czy trzech wierzących wtedy. I nikt nie chciał się do nas dołączyć więcej, nikt nie chciał oddać życia Jezusowi więcej w tej celi. Ale jak zobaczyli tego pedofila, człowieku, jacy oni stali się moralni raptem. Słuchajcie, jaka moralność wyszła z tych ludzi, to się w głowie nie mieści. Ja tak sobie pomyślałem, no pedofil, wiadomo, no skrzywdził dziecko, no kurczę, no gość popaprany totalnie, rozumiesz? No pogięty totalnie gość. Ale popatrzyłem na tych ludzi, którzy oni już go zabili 70 razy w tej celi. 70 razy. Bo wiecie, o co tutaj chodzi? On był gorszy niż oni wszyscy. Bo to był pedofil. Wszystko można zrobić. Można wziąć łapkę, proszę Ciebie, zaczaić się w dzień renty,
proszę Ciebie, w bramie i przyrżnąć babci w łeb łapką do gwoździ i zabrać jej, proszę Ciebie, torebkę, tak? I to jest w porządku. Rozumiesz? I to jest w porządku. My bandyci. Wiesz. Ukraść samochód? Okej. Okay, tak? Wyłudzić pieniądze z banku? Okej. Okay, ale pedofil? Zabić pedofila. Pomyślałem sobie, bo to było w wiadomościach pokazany ten pedofil, ile nienawiści, tak sobie pomyślałem tylko na przestrzeni tej celi, tak? Ileż nienawiści zostało uwolnione w naszym społeczeństwie, kiedy te 40 milionów ludzi obejrzało to, rozumiesz? Połowa niech obejrzała. 20 milionów niech obejrzała. Rozumiesz? Mniej więcej 90%, tak? Uwolniło sąd wobec tego człowieka. Tak? Uwolniło sąd. Myślicie, że Kościół czymś się różni? Kościół notorycznie uwalnia sąd wobec tego świata. Ale te wersety pokazują nam bardzo ważną rzecz. Czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Informacja duchowa jest taka na tą chwilę. Nie twoja to rzecz sądzić ten świat. Nie sądzimy tego świata. Wywalamy za swoich głów każdą formę osądu świata. Co sądzimy? Kościół Boży. Tym się zajmujemy. Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Rozumiecie, co to jest? W ogóle to jest tak antyliberalne. Rozumiecie? Zobaczcie, bo cała religia, taka czy inna, ona prowadzi nas do osądu świata. Ale Słowo Boże mówi tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jaki jest zamysł Boga wobec świata? Uratować jak najwięcej. Po to przyszedł Jezus. Tak? Jezus po to przyszedł. My jesteśmy tymi, którzy zostali uratowani ze świata. Pamiętajcie, że byliśmy kiedyś tym światem. Nikt się nie urodził narodzony z Bożego Ducha. Wszyscy musieliśmy przyjść do Jezusa. Każdy z nas na jakimś odcinku życia oddał swoje życie Jezusowi. Jeden w takich warunkach, drugi w innych. Ale zanim oddałeś życie Jezusowi, byłeś światem. Byłeś częścią tego chorego systemu. I Bóg posłał do Ciebie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz. Nie interesujmy się patologią świata. Interesujmy się patologią Kościoła. Tym się interesujmy. To zacznijmy osądzać. Tak? To. A idąc jeszcze głębiej, zaczynamy zawsze od samego siebie. Od siebie. Z siebie wywalamy gnój zawsze. Bo w ogóle, żeby zająć się wywalaniem gnoju z kogoś, okay, to trzeba w ogóle swój gnój wywalić. Swój osobisty smród. Zaczynamy od siebie. Ja uwalnianie od demonów praktykowałem na sobie. Uzdrawianie praktykowałem na sobie, wiecie? Pokutę na sobie praktykowałem. Na sobie. Na sobie, najlepszy materiał, na sobie. Czy śmie ktoś z Was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Czy wiecie, że kiedy przyjdzie Jezus, to my będziemy sędziami razem z Nim nad tymi, którzy nie oddali się Jezusowi? Dopiero wtedy. My będziemy sędziami razem z Nim. Święci świat sądzić będą. Czyli będziemy razem z Nim sądzić. Wtedy. Tak? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Zobaczcie, jak ludzie się miksują cię, żeby nie osądzać spraw pomniejszych. Gdzie w ogóle w Kościele jest coś takiego, że ludzie chcą się nie mieszać. Nie mieszać się. Ale apostoł Paweł przypomina nam, że my jesteśmy powołani do tego, aby sądzić to, co się dzieje wokół nas. Zacząwszy od siebie, tak? I uruchomiwszy system sądu, sprawiedliwego sądu wokół ludzi, którzy są, wobec ludzi, którzy są wokół nas. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Zobaczcie, on idzie dalej. Będziemy sądzić wszystkie demoniczne byty, tak?
będziemy uwalniać wobec nich sąd. Czy się ludzie czepiają, że my się źle odzywamy o diable. Widzicie, o co chodzi? W ogóle człowieku, ludzie by troszeczkę wzięli i się zastanowili, zobaczyli, jakie to zjawisko jest. Że rozpościerasz baner pro ciebie, diabeł to pajac i wszyscy, jak możesz, bracie, a co mam na nie, o nim powiedzieć, że to jest miły gość? Tak? W ogóle nie jest miły gość. Wiecie, czemu ja wiem, że to nie jest miły gość? Bo widzę, ile on nieszczęścia robi. Tak? Ja w ogóle nie mam, wiesz. Ostatnio mi człowiek zadał pytanie, mówi, usłyszał gdzieś, że Jezus nie ma litości dla diabła. I mówi, a tam jak wypędził demony z człowieka, to pozwolił im wejść w świnie. Dlatego człowiek, zobaczcie, to się roi w głowie na przykład kogoś, tak? Więc mu napisałem, mówię, to nie z litości pozwolił mu im wejść w świnie, tylko dlatego powiedział, żeby weszły w świnie, tak? Żeby nie rozerwały tego człowieka, mówię. Ja widziałem, jak wychodzi jeden demon z człowieka, co potrafi z nim zrobić. Mieliśmy stadzień, kiedy wypędzaliśmy ducha Belzebuba, z dziewczyny, ważyła około 100 kg. Widzieliśmy, jak w ogóle zaczęła nam ubliżać czystą angielszczyzną oksfordzką. Prosiłem, ona języka nie znała, nie miała pojęcia w ogóle. A pojechała z nami, człowieku, po angielsku, wiesz. Normalnie jak na filmie, wiesz, nie? Następnie ją uniósł, rozumiesz? I rzucił nią w kierunku, prosiłem, rantu takiego stolika, tak? Tadziu tylko pociągnął stolik, prosiłem, bo ją zabił. Natychmiast, że zawodzi. A jak go wypędzaliśmy, to żarówki siadały, prąd siadał w całym budynku. Więc ja widzę, co robi diabeł, kiedy pojedynczy demon często z człowiekiem tam. Tam było ich troszkę więcej w tym człowieku. Tak? Jezus zastosował prostą metodę. Prostą metodę. Do dzisiaj funkcjonują egzorcyści, którzy na swoje spotkania zwierzęta noszą. To jest normalne w człowieku. Się o tym nie mówi, bo ludzie o tym nie wiedzą. Nie zdają sobie sprawy, że tak robią, nie? Był kiedyś taki ksiądz, on mieszkał w Rzymie. Oni film nawet nakręcili. Anthony Hopkins go zagrał. Kojarzysz ten? Mhm. Jak on się nazywał ten film? Kult? Coś takiego. Krok. Nie. To był jeden z takich egzorcystów, którzy wywarli taki silny wpływ w ogóle na działania związane z wypędzeniem demonów. No facet, człowieku, na całym jego podwórku koty były. Mhm. Rozumiecie? A jak chodzi uwalniać ludzi od demonów, to ze sobą nosił różne zwierzaki. Po prostu. No ale jak poszedł do mieszkania uwalniać chłopca od demona, człowieku, a chłopiec był, człowieku, jak się rozebrał, to miał ślady kopyt. Wiesz? Kopyta w ogóle, bo przychodził do niego demon w postaci muła i go kopał, człowieku, wiesz, podkutymi w ogóle kopytami. Chłopiec miał żebro złamane w ogóle, człowieku, wiesz. Kazał mu wyjść w jaszczurkę, mu kazał wyjść. Ma swój tytuł. Jak sobie wiecie, Anthony Hopkins, wypędzanie demonów, to wam wyskoczy ten film. To jest na faktach film opisany ten jest. Główną rolę dwóch księży, tam młody, który nie chce być egzorcystą i stary, który pokazuje mu w ogóle, jak się rzeczy mają. No ale to zupełnie na marginesie. Chodzi o to, że Bóg, on dał nam miejsce osądu diabła. I teraz, jeśli macie do sądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Wiecie, co oni robili tam, Koryntianie? Oni nie zdają sobie w ogóle sprawy, kim są, że są sędziami. Oni wchodzili w ogóle pod osąd ludzi ze świata. Czyli tam były problemy w Koryncie różnego rzędu. Różnego rzędu. I oni na przykład szli do świeckich sędziów. Rozumiecie? Do świeckich sędziów. Rytuał. Tak, i Paweł, rytuał się film nazywał, tak. I Paweł im pokazuje, że mówi to nie tak. Ale zobaczcie, dlaczego oni szli do świeckich sędziów? Bo w nich nie funkcjonowała ta mentalność sprawiedliwego sądu. A co będziemy się tutaj bujać, tak? Jedni z drugimi. I do sądu. Znam taką jedną wspólnotę, gdzie wylądowali przed sądem, człowieku, ludzie ze wspólnoty. Jakiś wspólny biznes założyli,
zaczęli robić jakieś tam biznesy. W konsekwencji tam ze 100 tysięcy chyba im tam, czy 100 czy 120 tysięcy jakoś tam poszło było to. I zaczęli się po sądach włóczyć. Rozumiesz? Wierzący ludzie po sądach, nie? Dlaczego? Skąd pomysł taki? Dlatego, że nie było w nich wybudowanej mentalności, tak? Aby sądzić. Zobaczcie, jak ważny jest aspekt sprawiedliwego sądu. To jest mega ważna rzecz. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się sprawiedliwie sądzić i nie bójcie się też, że będą was sprawiedliwie sądzić inni wierzący. Nie bójcie się tego. To w ogóle nie, bo to w miłości jest ten sąd. Rozumiecie? To w ogóle jest sąd w miłości. To jest w ogóle inna forma sądu. To tak jak ojciec sądzi dzieci swoje. Rozumiecie? Ja mam dwoje dzieci i sądzę te dzieci. Ja nie jestem liberalnym ojcem. Naprawdę. Ja nie wychowuję dzieci bezstresowo. Kiedyś przyjechał, zadzwonił do mnie pewien człowiek, dyrektor szkoły i mówi: Artur, u mnie w szkole jest pewien chłopak. Pochodzi z dobrej rodziny, z bogatej rodziny. Jego ojciec jest oficerem w wojsku, podoficerem w wojsku. To moralna rodzina, a on po prostu, no taki jest, no w ogóle, no kradnie, no nie musi, a kradnie. Mówi, już któryś raz został złapany na złodziejstwie w szatni. Czy ja mogę go do ciebie przywieźć na rozmowę? Ja mówię, przywieź jego i ojca. I on przyjechał do mnie z tym ojcem i z tym chłopakiem. I ten chłopaczek, rozumiesz, no mniej więcej powiedzmy tam 15-latek, rozbujany człowieku jak stary adapter, rozumiesz, wiesz. On tutaj, co on mnie, a ja następnego dnia miałem usługę w zakładzie poprawczym. I mówię tak, zrobimy tak, jutro mówię, przyjedziesz z tatą w to i w to miejsce i ja was zabiorę ze sobą na spotkanie. I ja zabrałem ich ze sobą na spotkanie. I wziąłem tego 15-latka i posadziłem go między tymi bandziorkami tam. Rozumiesz? I tam było ich ze 30. Wiesz, tam jeszcze akurat studenci przyszli, bo się dowiedzieli, że mamy usługę i tak dalej. Słuchajcie, on siedział tam, a wiesz, największy urka w tej szkole, no, największy urka w szkole prywatnej. Wiesz, o co chodzi? Jak on zobaczył tych rzezimieszków naokoło siebie, wiesz, ten za to, ten dealer, ten zabójca, ten w ogóle to, ten tamto, wiesz, o co chodzi? Zmienił się chłopak. A najlepszy numer, że na tym spotkaniu jego ojciec życie Jezusowi oddał. Ten żołnierz. W ogóle, jak powiedziałem, kto chce oddać życie Jezusowi, to jego ojciec wyszedł, między innymi. No. Nawrócił się do Jezusa. Bo zobaczył zagadnienie. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Wychowywanie bezstresowe, to nie jest wychowywanie Boże. I też posłuchajcie, relacje w kościele bezstresowe, tak? To nie są relacje Boże. Zrozumcie. Tego nie wolno się bać. Nam się nie wolno bać, że będzie trudno. Bo sprawiedliwy sąd jest czymś, co jest przyporządkowane do naszego życia. I ja nie mogę się bać, że ktoś mnie będzie sądził sprawiedliwie w mojej wspólnocie. Rozumiesz? I ty się nie możesz tego bać. I ty nie możesz powiedzieć, że jestem zraniony. Ludzie, zraniony jestem. Tak, jestem zraniony. Ja mówię, czym jesteś? Jak jest zraniony? No zranił mnie tamten brat. Ja mówię, jak cię zranił? Dźgnął cię nożem? Nie, no bo on powiedział, że ja powinienem zmienić coś w swoim życiu. Czujesz klimat? On go zranił. Bo jak on śmiał to zrobić? Koryntianie nie odnaleźli w sobie miejsca duchowego sądu. Dlatego też poszli w patologię na różnych odcinkach. Nie robili porządku z grzechem i z demonami w swojej wspólnocie. Kiedy przychodziły w związku z tym problemy, poszli do świata, żeby świat ich sądził. Rozumiecie? Szok. Do czego doprowadziło to, że nie chcieli sądzić sprawiedliwie. Nie chcieli sprawiedliwie sądzić. Mówię to, aby was zawstydzić. Zobaczcie, Paweł w ogóle, on mówił to, żeby ich zawstydzić. Czyli on mówił, żeby wprowadzić
ich w zażenowanie. Rozumiecie? Gdzie się mówi do ludzi, uczy się kaznodziei, jak mają mówić, żeby przypadkiem, tak, nie wprowadzić w zażenowanie ludzi we wspólnocie. Ja osobiście znam wspólnoty, rozumiecie, że jakby się kazanie przedłużyło, byłoby dłuższe niż 15 minut, to ludzie wyjdą ze spotkania. Takie są wspólnoty. Rozumiecie? Wszystko musi się zamknąć, tak? W godzinę, 15 minut. To się musi zamknąć. Bo tam się na przykład demokratycznie wybiera przywódcę. Rozumiecie? Na przykład w różnych ruchach baptystycznych się demokratycznie wybiera, się głosuje na przykład. I głosują. Człowiek. Mówią to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swoimi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle rozumiesz, no w ogóle, on mówi, rozumiesz, że ten Paweł mówi, co to w ogóle jest za szambo, mówi tutaj. A to nie jest kłopot dla dzisiejszych ludzi. Dzisiaj ludzie w kościołach robią rzeczy ze sobą, tak jak robi to świat. Rozumiecie mnie? Podpisują ze sobą umowy, bo się boją. Ja nie mówię, że podpisywanie umów jest złe, to nie w tym sprawa. To nie o to chodzi, ale rozumiecie, jaka tu jest rzecz? Ja słyszałem mnóstwo rozmów, kiedy wierzący ludzie, jeden był pracownikiem, inny był pracodawcą, rozumiesz? I pracownik powoływał się na prawa. Na prawa różne. Rozumiesz? Mi się płakać chce w takiej sytuacji. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Paweł mówi. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Zobaczcie, co on mówi. W ogóle mówi, pomijając sprawiedliwy sąd, pomijając, wychodząc poza porządek sprawiedliwości, tak? Czemu raczej nie zdecydujecie, żeby cierpieć? A pamiętajcie, że cały czas głosimy Ewangelię sukcesu. Ale to są słowa apostoła Pawła, nie? Wiecie, że jest porządek sprawiedliwości. Bożej sprawiedliwości. W Chrystusie Jezusie, tak? Jest porządek sprawiedliwości. Ale nadrzędnym elementem jest porządek miłości zawsze. Na przykład. Wiecie, jak się to ma? Ostatnio teraz rozmawiam z taką dziewczyną, pierwszy raz była u nas na spotkaniu. I mówię do niej, twoje dziecko nie pracuje, nie robi nic, leży, zmieniasz mu majtki tylko, tak? Coś wnosi? Nic nie wnosi, tak? A kochasz go najbardziej. Najmniej wnosi, najwięcej problemów przynosi, tak? A najbardziej go kocha. To jest porządek miłości w ogóle. Przedziwny, nielogiczny już w ogóle. Tak? Nielogiczny. Zresztą nielogiczne jest to, że w ogóle Bóg nas zbawił, wiecie o tym? W ogóle wiecie, że to jest nielogiczne. Zero logiki w tym zjawisku. Bóg, który stwarza słońca, który stwarza planety, który stwarza w ogóle wszystko, on zbawia nas, ratuje nas, ratuje nam tyłek. Po co mówię? Po co? No po co? Nie ma na to żadne... To się teolodzy na tym sobie głowy połamali już. A tam zbawia. W ogóle nie ma żadnej przyczyny logicznej dla stworzenia nas. Wiedząc, co zrobimy? Tak. Bo to już jest w ogóle strzał w kolano. Stworzyć rasę, która cię zawiedzie. Czujesz klimat? Wiesz, że zawiedziemy, a jednak nas tworzysz. Tak? No przepraszam bardzo. To jest w ogóle wychodzi poza wszelki aspekt logiki. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie?
Czyli Paweł odwołuje się do wyższego, on tylko napomina, wrzuca im te zajawki. Ludzie, pamiętajcie o tym, tak, że większą rzeczą jest dawać niż brać. Czemu wy chcecie? Czemu macie takie parcie, tak, aby dojść do tego miejsca sprawiedliwości? To nie znaczy, że ono jest złe. Tylko Paweł mówi, dlaczego takie parcie macie? Kurczę. Wiecie, ja często rozmawiam z ludźmi i mówię, skąd u ciebie taka jest jakaś... Ty masz, mówię, skąd takie parcie, żeby tą rzecz rozwiązać, mówię. A może weź, zrób takie coś i powiedz, bo mówi, bo widzę, że nie wiesz, o co chodzi Bogu w danej sprawie. A może weź tak powiedz, dobrze Boże, w ogóle zgadzam się na cokolwiek. To jest, się nazywa modlitwa poddania. Rozumiecie, o co chodzi? Taka modlitwa, taka jedna z części. To nie jest jedyna część, to jest jedna z części. To nie jest cała modlitwa, bo to nie o to chodzi. Ale na przykład, kiedy ja na przykład nie wiem różnych rzeczy, nie czaję bazy w różnych sprawach, tak? A wiem, że prawidłowo rzeczy od Boga odbieram, tak? To wiem, że to jest czas na modlitwę poddania dla mnie. Modlitwa poddania. No dobrze, Boże. W porządku. Zawieszę, proszę Ciebie, swoje nunchako na szyi i będę siedział jak Bruce Lee. Bo już wszystkie ściany są zamknięte. Odpoczywa teraz Twoja obecność. Nie będę pytał i nie będę się napinał. Okay? Wiecie, kto tak zrobił? Jezus w ogrodzie Getsemane. Tak? Pamiętacie? Boże, czy może mnie to ominąć? Tak? Odpowiedzi nie ma. Tak? Więc niech będzie wola Twoja. I teraz przygląda się, co się dzieje w nim. Idź i idzie. Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. A więc Paweł mówi, że wszelkie działania, które oni tam robią, one szkodzą. A więc to, że nie osądzają sprawiedliwie, doprowadza do tego, że oni idą przed sądy ludzkie. Tak? A to wszystko w ogóle powoduje, że oni schodzą poniżej pułapu miłości. Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Te fragmenty są jednymi z bardziej źle interpretowanych fragmentów w całej Biblii. Ludzie, którzy nie rozumieją zagadnienia nowego narodzenia, zjednoczenia z Bogiem i tak dalej, traktują te fragmenty jako informacje Boże, tak? Że do nieba się nie pójdzie, tak? Jeżeli się dopuszcza różnego rodzaju czynów tego rzędu. Rozumiecie? Ja za to, że zamordowałem człowieka, zostałem dawno skazany na piekło przez ludzi. Po prostu. Miałem przypadki, że kiedy powiedziałem, że nie mam wyrzutów sumienia, to ludzie wychodzili z moich spotkań na samym początku mojej służby. Po prostu wychodzili, nie chcieli słuchać tego, co mówili. To jest niemożliwe, mówi, ponieważ ty jesteś mordercą. Ja mówię, ja byłem mordercą. Bo tutaj jest dalej napisane. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci. Uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co zatem oznacza, że tacy ludzie Królestwa Bożego nie dziedziczą? Oznacza to, że jeżeli, on mówi do nich, jeżeli będziecie trwać w tym systemie myślowym, w którym jesteście, jeżeli nie będziecie sądzić sprawiedliwie i samemu nie będziecie się poddawać pod sprawiedliwy osąd, tak? To nie będziecie mogli doświadczać Królestwa Bożego. To słowo odziedziczyć oznacza mieć kontakt bezpośredni. Nie będziecie mieć bezpośredniego kontaktu teraz. Przecież możesz być narodzony z Bożego Ducha, tak? A mieć piekło na ziemi, przecież wiesz. Bo podejmiesz takie decyzje. Rozumiesz? Po prostu. A więc te wersety nie oznaczają tego, że jeżeli upadniesz, tak?
raz, drugi, piąty, dziesiąty, w którejś z tych rzeczy, to ty nie pójdziesz do nieba. To jest nieprawda. To nie tak działa. Ale działa to w ten sposób, że jeżeli będziesz szedł za tymi rzeczami, o których tutaj mówi Paweł, to nie będziesz doświadczał realności Królestwa teraz. I tak naprawdę twoje życie nie będzie się różniło niczym od człowieka ze świata. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Zobaczcie objawienie Pawłowe. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. Kto się nie da niczemu zniewolić? On! Aktem decyzji. Wszystko mi wolno. Mierzę do ludzi, to co, wolno ci ćpać? Ja mówię, no wolno. Chlać możesz, cudzołożyć, mówię, jak najbardziej. To czemu tego nie robisz? Ja mówię, bo nie chcę. Bo nie chcę. Ja nieraz mówię, ja nie zdradzam mojej żony nie dlatego, że się boję rozwodu. Ja nie zdradzam mojej żony, bo ją kocham. W ogóle jest jedyny powód. To nie jest ten akt małżeński, to co tam my to mamy w szafce schowane. To nie jest to. Gdyby to było to, to ja bym najgorzej, najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Nie grzeszymy, tak? Bo nie chcemy. Jeśli upadniemy, to jest nam z tym źle. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek, jak upada, to jest mu z tym źle. Tak? Obmywa się wtedy w krwi Jezusa i wychodzi na prostą. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Paweł pokazuje, że wszystko w naszym życiu, tak, ma być skoncentrowane na Jezusie. Że mamy, że każdy element naszego życia, każdy element psychofizyczny, każdy element, on ma służyć, tak? On ma być dla Boga, ale jest to co? Akt woli wszystko. Cały czas jest akt woli. Zauważacie, bo widzisz, że Bóg nie jest uzurpatorem. Bóg tobie nie każe. Bóg ci nie każe być dobrym. Bóg ci nie każe. Tak? On mówi, wszystko ci wolno. Wszystko ci wolno. A Pan Bóg, a Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. On pokazuje totalną zależność od Boga. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Tak? Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Wiecie, jaki był mój pierwszy kontakt z Bożym Słowem? Siedziałem w burdelu. I wąchałem kokainę. I kończyła mi się kokaina. I zadzwoniłem po mojego kierowcę i powiedziałem, przyjedź do mnie i mnie zabierz z tego burdelu. Bo jak będę tutaj dalej siedział, to ja umrę tutaj tego kopsu. I on przyjechał po mnie, ja zszedłem. I wiózł mnie do Nasielska, do mnie do domu. A ja byłem taki wyrafinowany, wiecie, jeździłem takim czarnym BMW dużym i ja tam miałem w domu Nowy Testament, taki gruby. Ja ten Nowy Testament wziąłem i włożyłem go sobie do schowka w tym BMW. Miałem tam różne rzeczy w tym BMW, miałem takiego koguta kupionego, takie lampy. Bo jak stawiałem ją na szybie z przodu, my jeździliśmy w garniturach, oni myśleli, człowiek, kiedyś jak jechaliśmy, patrzę, my na ćpanie jedziemy, słuchajcie, samochodem, we czterech w garniturach, tą betą, patrol stał, nie? A jechaliśmy już tak dobrze, wiesz, że mówię, no, mówię do niego, dobra, ciśnij, nie? I my tak przelecieliśmy przy nich ze 120 na godzinę i oni zobaczyli tą bombę na przód, z przodu, no nie? I nas w garniturach, jeden nam do dacha palnie z tego patrolu. Wiecie, ja robiłem takie różne rzeczy, my wyglądaliśmy jak Biuro Ochrony Rządu, coś tam, wiesz. I też między innymi woziłem Nowy Testament, że jakby rewidowali nas, to było moja takie moje pokrętne myślenie, że oni otworzą schowek, wiesz, i zobaczą ten Nowy Testament i oni inaczej podejdą, w ogóle nie będą tak szukać, powiedzą, o, jacyś tam sobie tutaj, no.
Na pewno nie dilerzy, wiesz o co chodzi, nie? Jak puszcza kokaina, to jedna minuta jest jak jedna godzina. Głowa jest rozciągnięta człowieku jak guma do rzucia. I trasa z Warszawy do Nasielska trwała godzinę. I dla mojego mózgu to była masakra. I tak sobie myślę, czymś się muszę zająć. I wiedziałem, że ja muszę coś sobie przeczytać, że jak ja coś czytam, ja gazety brałem czy coś, wiesz, nic nie było tutaj. Mówię, mam ten Nowy Testament, mówi. Ja to jak dziś pamiętam, to jest jedyna rzecz, którą pamiętam z tamtego okresu czasu, jeżeli chodzi o Boga w ogóle. Otworzyłem ten schowek, wziąłem ten Nowy Testament i otworzyłem go na pierwszym liście do Koryntian. I przeczytałem taki tekst. Czyż nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest nią jednym ciałem? Ja dopiero z burdelu wyszedłem. Zamknąłem tą książkę. Mówi do mnie książka. Mówi, mam jazdy w głowie. Rozumiesz? Taki tekst. A tak otworzyłem Biblię. Wiesz, przeczytałem ten tekst. Ja go do dzisiaj, zawsze go znam, to przypominam sobie tą rzecz. Tak? To jest Pismo Święte. Przy tym wszystkim w ogóle. Czyż nie wiecie, że kto się łączy z jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. On im pokazuje, Koryntianom, bardzo ważną zależność, mówi, ludzie, jeżeli wy nie zrozumiecie, że jesteście w duchu, tak? Tylko wasze człowieczeństwo będziecie przerzucać na system psychofizyczny. To wy tym systemem psychofizycznym będziecie się łączyć z systemem tego świata. I dlatego będziecie słabi. Dlatego diabeł będzie mógł was dojeżdżać. On przez ten łącznik przejdzie do waszego życia. Jeżeli zaś będziecie chodzić w duchu, to będziecie łączyć się z Panem. Paweł pokazuje dwie sfery, sferę duchową i sferę zewnętrzną i mówi, ludzie, my mamy sferę zewnętrzną, ale nie jesteśmy sferą zewnętrzną. My nie możemy wartości życiowych, tak, budować na sferze zewnętrznej, bo jeżeli będziemy wartości życiowe budować na psychofizyczności, to przez to diabeł będzie wchodził do naszego życia. Dlatego zobaczcie, ile my uczymy ludzi, jak myśleć, gdzie być myślami, w co się angażować. Co uznawać za rzeczy ważne. Rozumiecie? Dlaczego? Bo kto się łączy, tak? To taki jest, jak to coś, z czym się połączył. Jeżeli żyjesz w sferze psychofizycznej, to jest twoja sfera, tak? To jest twoja sfera. Patrz, ja ćwiczę na przykład na siłowni. Natomiast ja bardzo dbam o to, tak? Żeby nigdy nie było we mnie siłowni. Ja mam dietę. Rozumiecie? Mam dietę. I zżeram różne kosmiczne rzeczy w ogóle. Ale dbam o to, aby to coś w ogóle mnie nie dominowało. Ja jestem w stanie, słuchajcie, zostawić dzisiaj to wszystko i nigdy nie zrobić już ani jednej pompki. Rozumiecie? Często, kiedy robię zakupy, tak? Przyglądam się na stan swój, tak? Ja wiem, co jest zdrowe i co jest dobre, ale od czasu do czasu sprawdzam mój stan. I wiecie, co robię? Działam wbrew diecie, działam wbrew treningom. Chcę iść na trening, ok? Bardzo chcę. Jestem pełen werwy. I mówię, nie idę na trening. Nie dlatego, że mi się nie chce. Tylko dlatego, że trening nie będzie nade mną panował. Rozumiecie? Wiem, czym jest dieta, ale ja dietę odsuwam. Bo obżarstwo zawiera w sobie uzależnienie od diety na przykład. Ludzie myślą, że obżarstwo to jest się nażerać i być strasznie grubym. Absolutnie. Poczytajcie listy starego diabła do młodego. Piękna lektura. Tak? Była pewna kobieta we wspólnocie. Jest opisana tam. Bardzo elegancka pani, tak? Zapytana o herbatę, tak? Pytanie,
czego się napijesz, siostro? Och, nie za bardzo mi zależy, co uważasz, to zrób. Ale gdybyś mi zrobiła, kochana, herbatę, to daj mi 2 łyżeczki cukru i niech 1,5 minuty tylko się torebka parzy. Wiesz, co to jest? Obżarstwo. Taki grzech. Tej siostrze, naszej kochanej, jakby się torebka parzyła 2,5 minuty, tak? To jej twarz zmieniała kolor. Ona do ciebie tego nie powiedziała. A ona patrzyła na tą torebkę, rozumiesz? I widziała jej zegar w jej oczach. To demoniczna siła. Ona była uzależniona od tej formuły. To ją raniło, jeśli ona tego nie dostała. Rozumiecie? To są niuanse. Ale Paweł powiedział, że z czym się łączysz, tym jesteś. W co się angażujesz, tym jesteś. W co się angażujesz, tym jesteś. Gdzie jest twoje zaangażowanie? Zobaczcie, do jakiego miejsca on doprowadzał tych ludzi. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. I zobacz, jak on to wszeteczeństwo rozciąga tutaj. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie już do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Widzisz, Paweł pokazuje, że wszeteczeństwo, ono ma większy zakres niż tylko to, czego oni tam doświadczyli. On pokazał im, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, on pokazał wszeteczeństwo w nich. On zgromił wszeteczeństwo w życiu tego człowieka, ale on pokazał wszeteczeństwo w nich. Tak naprawdę ten tekst pokazuje, mówi, zobaczcie, niewiele się różnicie. Niewiele, ponieważ tak naprawdę wasze wszeteczeństwo, tak, zawiera w sobie potężny szereg różnego rodzaju działań. I na jego przykładzie pokazuje wam, tak, bo zobaczcie, on tam wrzuca różne rzeczy w międzyczasie, pokazuje wam, co jest z życiem waszym. Widzicie zatem, przyjaciele, jak wygląda Pawłowa formuła oglądu sytuacyjnego w Koryncie. Jak on to widzi, jak on się tym dzieli. Wiecie, jak będziecie czytać Pawła, to przyglądajcie się temu. On zawsze widział głębiej i dalej. On nie widział tylko końcówki. Więcej, on pokazywał też zawsze potężne różnice, tak, między duchem a ciałem. On cały czas, on w liście do Rzymian to zaczął i potem prowadzi to aż do końca wszystkich swoich listów. A wiemy, że napisał ponad 2/3 Nowego Testamentu. Chcę, żebyście zobaczyli to, jak Paweł to widzi. I żebyście mogli korzystać z tego listu właśnie w ten sposób. Ojcze, dziękuję za to słowo i dusz, Ojcze, aby to przenikało do ducha każdego z nas. Abyśmy widzieli, Ojcze, jak się sprawy mają, Ojcze. Abyśmy nigdy nie pozostawali w miejscu nieświadomości. Ojcze, ja teraz modlę się o to, aby te rzeczy, o których było mówione, Ojcze, przenikały do głębi całe nasze jestestwo. Niech przyjdzie nowe zrozumienie, Ojcze. Niech przyjdzie nowe zrozumienie duchowej rzeczywistości. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa za te słowa. Amen.